Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, to jest sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Komisja Edukacji spotkała się 5 listopada do 11:30. W zasadzie pochyliliśmy się trochę nad jedną sprawą, mianowicie tak jak już przeżywałem do Państwa miesiąc temu, pieniądze, które zostały po wykonaniu remontów w tym roku kalendarzowym, a były przeznaczone na działania inwestycyjne w tych placówkach, w których zostały środki. Te środki zostały, no przepadły de facto, zostały zabrane przez miasto i zapytano się nas jedynie, czy chcemy te prace wykonać z przyszłorocznych pieniędzy. Jako, że to była propozycja taka trochę nie do odrzucenia, wydaliśmy w końcu opinię pozytywną, aczkolwiek nie była to akceptacja, tylko no, można powiedzieć ubolewanie. I właśnie 30 listopada było spotkanie w Zespole Ekonomiki Oświaty na temat prac remontowych w przedszkolu nr 22, a więc pieniędzy, które będą z przyszłego roku. W związku z tym będą musiały być korekty, jeżeli chodzi o przyszły rok i zadania na ten rok już nie mamy pieniędzy. I tutaj taka uwaga może trochę bardziej techniczna, ale trochę no, budząca nas no, sprzeciw w zasadzie, bo spotkanie było 30 listopada. Pismo, czyli fakt de facto Zespołu Ekonomiki Oświaty zostało wysłane dzień wcześniej, 29 listopada o godzinie 15:24. No, tutaj na to spotkanie był delegowany pan Stanek, tak, z tego co słyszałem. No ale nie powinno tak być. Powinno być odpowiednio wcześniej, żeby również no, członkowie Komisji Edukacji mógł być w takich spotkaniach brać udział. No to wiele przeodpowiedzialnie zawsze się dzieje w tej dziedzinie. No przykre jest to, że pieniądze, które najpierw są dane do udzielania przez dzielnicę wnioskowany podział jest przez Komisję Edukacji. Potem tak naprawdę są to części wykorzystywane, ponieważ Zespół Ekonomiki Oświaty najpierw tak zawyża dane projekty, a potem po ich wykonaniu, wcześniej po zapytaniu ofertowym zostają pieniądze. Tak naprawdę w tym roku nie popełniliśmy tego błędu. Wszystkie propozycje Zespołu Ekonomiki Oświaty były rozważane, dyskutowane, jak Państwo pamiętacie, z dyrektorami placówek, tak żeby te propozycje były racjonalne, no bo Zespół Ekonomiki też ma taką praktykę, że proponuje jakąś kwotę, kiedy się zbyt zmniejszy, to mówi, że to jest nie do wykonania, w związku z tym nie zmniejsza się, wykona się za połowę ceny, a połowa przepada. To tak nie powinno być, prawda? Bo pieniądze, które są na daną dzielnicę, są przelicznikiem od ilości uczniów na danej dzielnicy, tak naprawdę to są pieniądze dla uczniów, za to, że tych uczniów mamy no, w szkołach na terenie naszej dzielnicy. Tak? No, mam nadzieję, że w przyszłym roku jest taka sytuacja, jak teraz będzie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No, to pytania do Pana Zbawiennego. Proszę bardzo, Pani Radny. Chciałam zapytać tylko, tak, że przecież jeżeli wyłania wykonawcę, to jest ileś tam czasu. Oni już wtedy wiedzą, ile to zadanie będzie kosztować. W związku z powyższym zawsze była taka procedura i taka umowa, nawet obowiązek, żeby że opowinno zgłosić nam radę do Was, do Komisji, do Sekretariatu przesłać faks, ile pieniędzy zostaje, żebyśmy je mogli zagospodarować inaczej. W tej kadencji takiej już nie było ani razu. No ale to trzeba się o to opowiedzieć, to z dyrektorem z Wydaje mi się, że to jest dyrektora, no ale teraz to już wiem, jakie są działania. To znaczy, że chciałam tylko powiedzieć, że po prostu trzeba pilnować tych inwestycji każdego zadania. Teraz już wiemy, ale prawdopodobnie i tak niewiele by się dało zrobić. Nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie związane z działalnością Komisji Edukacji? Nie widzę. Na tym rozumie Pan Przewodniczący Wyszarczyk. Dziękuję bardzo.